Radiocampus Radio Campus 97.1 FM. Ze mną w studiu przewodniczący Koła Analiz Międzynarodowych UW Mikołaj Rogalewicz. Cześć. Cześć, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj gościć w Radio Campus. Koło bardzo prężnie działa, widać to po ilości postów, które wstawiacie. na Notabene to bardzo skrupulatnie i dokładnie przygotowane analizy najważniejszych wydarzeń. Działacie na pełnych obrotach, bowiem świat nie czeka. Tak, to prawda, działamy naprawdę prężnie i wiele się u nas dzieje. Publikujemy rzeczywiście dość dużo analiz na naszym facebookowym profilu, natomiast to nie jest jedyna działalność, którą się zajmujemy. Poza pisaniem notatek, na pewno organizujemy także regularnie, co tydzień, przeglądy prasy dla członków naszego koła, w ramach którego dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w stosunkach międzynarodowych. Organizujemy także wydarzenia z różnymi gośćmi, które poświęcone są różnym wydarzeniom. Na przykład w grudniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy wydarzenie z byłym ambasadorem Stan Polski w Stanach Zjednoczonych, doktorem Ryszardem Sznepfem, na temat wyborów w USA. To spotkanie oczywiście było w formie online, z tego względu, że obecnie jako koło nie możemy organizować wydarzeń stacjonarnie na uczelni, natomiast, mimo wszystko, cieszyło się ono dość dużą frekwencją, dość dużym zainteresowaniem. Pojawiło się bardzo dużo pytań do pana ambasadora, i myślę, że zostało ono ogólnie bardzo dobrze, dobrze przyjęte. Poruszyliśmy na nim wiele, wiele tematów związanych z samymi Stanami Zjednoczonymi, poza wyborami, także z prezydenturą Donalda Trumpa, ale także z nadchodzącą prezydenturą Joe Bidena. Myślę, że na naszą działalność w dużym stopniu wpłynęła pandemia COVID-19 i ograniczenia z tym związane. Przede wszystkim aktualnie nie możemy organizować żadnych wydarzeń, ani także spotykać się na uczelni. Wszystko, co robimy, Robimy tak naprawdę online, a w poprzednim, w po, przed pandemią, tak naprawdę bardzo dużo wydarzeń organizowaliśmy właśnie w formie stacjonarnej na uczelni. Chociażby w ramach projektu Polska Pomoc Szansa na Rozwój zorganizowaliśmy seminaria z ekspertami, ale także praktykami zajmującymi się pomocą rozwojową, bo celem samego projektu było właśnie promowanie. Pomocy Rozwojowej Polski. Zorganizowaliśmy także dwie wystawy zdjęć na uczelni. Jedna była poświęcona pomocy rozwojowej Polski dla państw afrykańskich, a druga pomocy rozwojowej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Wcześniej jeszcze realizowaliśmy projekt Open Source, Open Mind, w ramach którego także zorganizowaliśmy serię spotkań. One były poświęcone Głównie cyberbezpieczeństwu, dezinformacji, fact-checkingowi czy też wyszukiwaniu informacji. Ten projekt zakończył się swoją drogą dwudniowymi świetnymi warsztatami z Osintu. Obecnie, pomimo utrudnień związanych z pandemią, wszystkie wydarzenia, wszystkie spotkania robimy w formie online, ale nie zwalniamy tempa i staramy się działać również aktywnie. W najbliższym czasie planujemy wystartować także z podcastami. To jest nasz nowy projekt. Planujemy zapraszać gości i przeprowadzać z nimi wywiady na różne tematy, ale także nagrywać odcinki solowe, w których nasi członkowie będą analizować poszczególne tematy związane ze stosunkami międzynarodowymi. Więcej informacji na ten temat już wkrótce, dlatego zachęcam serdecznie do śledzenia profilu Koła Analiz Międzynarodowych UW na Facebooku. Podcasty to będzie mega rzecz, będzie się u nas dużo działo, także zapraszam, zapraszam serdecznie. Ale tak jak wspominałaś właśnie na początku, piszemy także bardzo dużo notatek analitycznych, to jest jedna z naszych głównych Działalności, one regularnie na naszym profilu się pojawiają. Właśnie te notatki. Jest to tak zwany mikroblog. Tak, notatki analityczne piszemy w formie właśnie takiego mikrobloga. Staramy się, aby w tych notatkach przekazać w sposób dość konkretny, ale też nie za bardzo obszerny, wartościową, ciekawą wiedzę. Od czasu do czasu na naszym profilu pojawiają się także dłuższe artykuły w nieco innej formie. Na przykład w ramach tego projektu Polska Pomoc, Szansa na Rozwój opublikowaliśmy kilkanaście takich dłuższych artykułów. One były poświęcone głównie pomocy rozwojowej dla konkretnych państw, regionów, ale także poświęcone konkretnym zadaniom realizowanym w ramach pomocy rozwojowej, chociażby pomocy humanitarnej, edukacji globalnej itd. Więc takie dłuższe artykuły też od czasu do czasu nas się, u nas się pojawiają, ale większość tekstów to są właśnie takie notatki analityczne. Uważamy, że to jest bardzo, bardzo wartościowa, wartościowa forma, ponieważ nie zajmuje dużo czasu na przeczytanie, a przekazuje naprawdę ciekawą i merytoryczną wiedzę. A czy wszyscy w kole jesteście studentami stosunków międzynarodowych? Większość naszych członków to są rzeczywiście studenci stosunków międzynarodowych pierwszego albo drugiego stopnia na UW, ale mamy także członków, którzy studiują inne kierunki. Mamy chociażby osoby, które studiują europeistykę czy prawo. Analiza to metoda badawcza, która rządzi się swoimi prawami. Jak sporządzić dobrą analizę? Przede wszystkim należy zacząć od dobrego researchu i wziąć pod uwagę złożoność każdego tematu. W zależności od tematu należy przeanalizować różne dokumenty, akty prawne, umowy międzynarodowe, rozporządzenia, deklaracje itd., ale także np. wypowiedzi polityków, szefów rządów, ministrów spraw zagranicznych, głów państw. Warto także przejrzeć doniesienia medialne, które pojawiły się w odniesieniu do danego wydarzenia. Można także przeanalizować, jakie działania dane państwo, na przykład, w odniesieniu do jakiegoś tematu prowadziło w przeszłości, bo państwa czasami stosują jakąś określoną praktykę i działają w podobny, w podobny sposób, więc warto przeanalizować właśnie. Politykę danego państwa w przeszłości, jak ona, jak ona wyglądała. Czasami myślę, że jeżeli istnieją jakieś raporty związane z danym wydarzeniem, to warto również się z nimi zapoznać, przejrzeć, przejrzeć je i przeanalizować. Na pewno do, co do niektórych wydarzeń trzeba zrobić także dobry research związany z różnymi statystykami, danymi, to także są bardzo, bardzo ważne sprawy, więc według mnie na początku przede wszystkim należy zrobić dobry research. Sama analiza natomiast powinna być bardzo konkretna, przejrzysta tak, aby w dobry sposób dostarczała wartościowej. Wartościowej wiedzy, powinna mieć właśnie przejrzystą strukturę. My, w naszych notatkach analitycznych, zazwyczaj stosujemy taką strukturę, która składa się z trzech głównych części. Na początku jest Lit, czyli takie krótkie, kilkuzdaniowe wprowadzenie do tematu, w którym znajdują się najważniejsze, najważniejsze informacje. Następnie opisujemy dane wydarzenie, przedstawiamy podstawowe informacje, podstawową faktografię związane z danym wydarzeniem, po prostu opisujemy, co się stało, a na sam koniec przechodzimy do wniosków, czyli piszemy, co z tego wynika, jakie mogą być konsekwencje, do czego to może prowadzić w przyszłości, czasami zawieramy także jakąś prognozę i tak generalnie wygląda struktura naszych notatek analitycznych. A jakie zadania stoją przed badaczami stosunków międzynarodowych? Jak postrzegać tę scenę polityczną? Stosunki międzynarodowe są bardzo dynamiczne i codziennie bardzo dużo się dzieje. Myślę, że należy na pewno codziennie śledzić wydarzenia z, ze świata często dochodzi do wydarzeń niespodziewanych, których po prostu nie było można przewidzieć, a które w dużym stopniu wpływają z jednej strony na politykę państw, ale także właśnie na stosunki międzynarodowe. No chociażby wybuch pandemii koronawirusa w dużym stopniu wpłynął na politykę państw, na sytuację w ogóle tych państw, ale także na stosunki pomiędzy nimi, pojawiło się przecież bardzo dużo problemów w tym gospodarczych związanych z tą pandemią. Stosunki międzynarodowe są także bardzo obszerne i myślę, że nie ma eksperta od stosunków międzynarodowych, który znałby się na wszystkim, bo mamy tutaj do czynienia przecież z kwestiami militarnymi, gospodarczymi, kulturalnymi, z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, prawami człowieka i tak dalej. To jest bardzo obszarna, obszarna dziedzina, więc myślę, że tutaj, jeżeli ktoś zajmuje się stosunkami międzynarodowymi, to specjalizuje się w jakimś konkretnym obszarze. I właśnie według mnie w każdym z tych obszarów przed badaczami będą stały różne, różne zadania, więc ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, tak ogólnie rzecz ujmując, jakie, jakie zadania stoją przed badaczami. A czy można powiedzieć, że któreś tematy w analizie stosunków międzynarodowych są powiedzmy trudne albo trudniejsze niż inne? Myślę, że to zależy od konkretnego badacza i od jego zainteresowań. Przykładowo dla kogoś, kto nie jest za bardzo zainteresowany tematem stosunków międzynarodowych w Afryce, analizowanie tego tematu może być dla niego dużym wyzwaniem. Podczas gdy dla kogoś, kto się tym po prostu zajmuje, kogo to interesuje, może to być bardzo, bardzo łatwe. Więc ja uważam, że to, to zależy od konkretnych badaczy i od, od ich zainteresowań. A jakie wnioski wysnuwacie, jak tak analizujecie dzielnie ten świat z perspektywy internacjologów? Może jakaś prognoza dla nas? Uważam, że żyjemy w czasach, w których bardzo dużo się zmienia. Następuje przede wszystkim bardzo szybki rozwój technologiczny. Państwa borykają się także z wieloma problemami, z wieloma wyzwaniami. Obecnie dużym wyzwaniem dla wszystkich państw na pewno są zmiany klimatyczne. One prowadzą i będą prowadziły także w przyszłości do wielu problemów i negatywnych konsekwencji, więc to jest na pewno duże, duże wyzwanie dla, dla wszystkich państw. One mogą powodować też przecież w przyszłości duże, duże migracje. Myślę, że dużym wyzwaniem będzie także Szybki wzrost ludności. Prognozuje się, że w 2050 roku na świecie będzie żyło około 9,7 miliarda. Ludzi, więc ten wzrost jest bardzo szybki najszybciej. On występuje w Afryce oraz w Azji. W Afryce zdecydowanie najszybciej, więc dla państw afrykańskich, które już teraz swoją drogą borykają się z ogromnymi problemami, jeżeli chodzi o zaspakajanie podstawowych potrzeb ludzi, no to będzie ogromne wyzwanie, bo już teraz poziom ubóstwa jest bardzo bardzo duży, więc ten przyrost ludności i poradzenie sobie właśnie z zaspokajaniem potrzeb ludzi będzie bardzo, bardzo dużym wyzwaniem. Uważam też, że obecnie, w najbliższym czasie, wyjście z pandemii koronawirusa oraz poradzenie sobie z negatywnymi skutkami, z negatywnymi konsekwencjami, które. Ona wywołała, to także będzie, będzie bardzo duże wyzwanie dla wszystkich państw, bo ta pandemia dotknęła w mniejszym lub większym stopniu, ale myślę, że wszystkie, wszystkie państwa i no, chociażby kryzys gospodarczy i problemy gospodarcze wszystkich państw na świecie, to będzie także duże, duże wyzwanie w najbliższym czasie. To była rozmowa z Mikołajem Rogalewiczem, przewodniczącym koła analiz międzynarodowych UW. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Akademickie Radio Campus 97.1 FM.